O Marii Skłodowskiej-Curie słyszał każdy, jednak niewiele osób zdaje sobie sprawę, że nie dość, że miała ona romans z żonatym mężczyzną, to również ów romans stał się powodem dwóch pojedynków honorowych. Maria oraz jej mąż Pierre stali się rozpoznawalni po tym, gdy w 1903 roku oboje otrzymali Nagrodę Nobla z fizyki. Ich małżeństwo było udane, jednak na wiosnę 1906 roku zdarzyła się tragedia. W czwartek, 19 kwietnia, Pierre Curie został śmiertelnie potrącony przez konny wóz ciężarowy, wiozący 6 ton mundurów wojskowych. Maria była załamana i przez rok zamieszczała bardzo osobiste wpisy w tzw. dzienniku żałobnym. Skłodowska-Curie była bardzo dumna i odmówiła rządowi francuskiemu, który chciał jej przyznać emeryturę po zmarłym mężu. Odpowiedziała ona, że sama potrafi się utrzymać i zapewnić godny byt swoim dzieciom. W miesiąc po śmierci męża, 38-letnia Maria Skłodowska-Curie otrzymała po nim katedrę fizyki, co sprawiło, że została pierwszą kobietą profesorem wykładającą na Sorbonie. Pomimo, że Maria Skłodowska-Curie całkowicie poświęciła się pracy, to jednak w pewnym momencie jej wzrok spoczął na Paulu Langevin, mężczyźnie o niezwykle przenikliwym intelekcie, a zarazem byłym studencie jej męża. Langevin był bardzo inteligentny i równie mocno poświęcony nauce, co Pierre Curie. Jakby tego było mało, był przystojny i posiadał ogromne wąsy, które były jego znakiem rozpoznawczym. Pojawił się tylko jeden problem. Paul Langevin był żonaty. Jak się okazało, nie był to żaden problem, zwłaszcza dla samego Langevina, który nie był nowicjuszem w kwestii związków pozamałżeńskich. Zapewne z tego powodu jego związek nie należał do najszczęśliwszych, o czym może chociażby świadczyć raport mówiący, że żona uderzyła go w głowę butelką. Madame Langevin była świadoma wyczynów swojego męża, jednak z jakiegoś powodu w przypadku Marii Skłodowskiej-Curie postanowiła podjąć zdecydowane kroki. Gdy dowiedziała się, że jej mąż i polska noblistka mają tajne miejsce schadzek, wynajęła zbira, który się tam włamał i ukradł liściki miłosne. Pani Langevin postawiła ultimatum. Albo kochankowie przestaną się spotykać, albo ona ujawni wszystko prasie. Gdy wydawało się już, że sprawa ucichła na 3 dni przed otrzymaniem przez Marię Skłodowską-Curie drugiej Nagrody Nobla, pani Langevin przekazała kompromitujące listy prasie. Gazety oszalały, Skłodowska-Curie była ukazywana jako kusicielka, która uwiodła kochającego męża i rozbiła rodzinę. W niektórych tytułach pojawiły się nawet plotki, że romans rozpoczął się za życia Piotra Curie. Większość artykułów była nieprawdziwa, jednak doprowadziły one do sytuacji, że Komitet Noblowski poprosił Polkę, aby pozostała we Francji i nie przyjeżdżała do Skandynawii, aby odebrać nagrodę. W obronie Marii Skłodowskiej-Curie stanął Albert Einstein, który twierdził, że bez względu na oskarżenia, Polka powinna osobiście odebrać nagrodę. Rezultatem afery obyczajowej były również 2 pojedynki honorowe. Powodem pierwszego była zasadność oskarżeń pani Langevin. Starcie odbyło się pomiędzy 2 redaktorami konkurencyjnych gazet, panami Chevre i Daudet. Mężczyźni walczyli na szpady. Po zaciekłym pojedynku Daudet został ranny, jednak ostatecznie obaj redaktorzy rozeszli się w zgodzie. Drugi pojedynek odbył się pomiędzy kochankiem Marii Skłodowskiej-Curie, Paulem Langevin, a Gustavem Terry, który nazwał tego pierwszego prostakiem i tchórzem. Langevin zażądał pojedynku na pistolety. Dokonano niezbędnych przygotowań i mężczyźni stanęli naprzeciw siebie. Pojedynek nie doszedł jednak do skutku, ponieważ Terry odmówił strzelania, uzasadniając to tym, że nie chciał być odpowiedzialny za śmierć jednego z największych francuskich umysłów. Langevin stwierdził z kolei, że nie jest mordercą i nie będzie strzelał do bezbronnego mężczyzny, który opuścił pistolet. Rozgłos zakończył romans Marii Skłodowskiej-Curie z Paulem Langevin. Naukowiec po pewnym czasie pogodził się z żoną, jednak w międzyczasie miał kolejny romans, tym razem ze swoją sekretarką, która później urodziła mu syna. Nie trudno wyobrazić sobie, że żona nie była zachwycona całą sytuacją. Maria Skłodowska-Curie wyjechała do Szwecji wbrew zaleceniom Komitetu Noblowskiego. Była pierwszą osobą w historii, która dwukrotnie otrzymała Nagrodę Nobla. Za swoje odkrycia zapłaciła życiem. Jej notatki do dziś są zbyt napromieniowane, aby móc je przeglądać bez odpowiedniego zabezpieczenia.